chciałem tym blogiem złożyć Wam wakacyjne życzenia. W moim ręku jest encyklika Laudato Si. Bądź pochwalony, Panie mój. Tak śpiewał święty Franciszek, a papież Franciszek takimi słowami zaczął tę encyklikę. Ekologia to teraz modny temat. Ale ja bym chciał spojrzeć na to, co jest przed Wami, przede mną, przed nami. Spojrzeć oczami papieża Franciszka. Tam jest jeden krok dalej. Bo Ojciec Święty mówi, odwołując się do świętego Franciszka, o ekologii integralnej. Nie w ogóle tylko o trosce o kwiat, ziemia, ale mówi takimi słowami do nas wszystkich. Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością. Pokazał szczególną wrażliwość na Boże stworzenie, na najuboższych, na opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na taką radość. Pokazuje papież coś bardzo ważnego, że troska o świat, o przyrodę łączy się pięknie z miłością do człowieka, z tą ekologią najważniejszą, z pochyleniem nad człowiekiem, nad jego miłością. Każdy z nas, kto jest ochrzczony, został włączony w życie Chrystusa tym chrztem i powinien jak Chrystus być wychylonym pięknie ku człowiekowi. To jest wspaniała sprawa. Być wychylonym ku człowiekowi. Chrystus przyszedł, żeby nas odnowić, żeby nas przekonać, że możemy być ludźmi. Proszę mi pozwolić, że się odwołam do takiego doświadczenia sprzed laty. Jechałem z młodymi ludźmi w czasie obozu rowerowego na Mazurach i kiedy zaczęliśmy ten obóz, widziałem taką piękną scenę, że na małym wzgórku stał bocian, z tyłu piękne jezioro. Podniosłem się na rowerze, odwróciłem się do młodych, bo prowadziłem ten peletonik i powiedziałem, patrzcie, jaki piękny widok. I z tyłu usłyszałem, co się ksiądz tak podnieca? No bocian. Minęło prawie 10 dni naszego pielgrzymowania. Jedziemy gdzieś kolejnym jeziorem i słyszę, jak jeden do drugiego z chłopaków mówi, patrz, ale piękny widok. Pomyślałem sobie, jednak coś to dało. Dlaczego to wspominam? Nauczmy się patrzeć. Nauczmy się patrzeć na świat, na jego piękno, na drugiego człowieka. Zintegrujmy to wszystko. Troska o świat to troska też o drugiego. Ekologia, ta, o której się tak często mówi, pochylenie nad małym zwierzątkiem, nad kwiatem, to wszystko jest ważne. Pochylmy się też nad bliźnim, kiedy patrzymy na niego. Pięknie to powiedział święty Paweł w liście do Efezjan, kiedy mówi, nauczyliście się Chrystusa i nauczcie się od Niego. Czego się nauczcie? Bądźcie naśladowcami Boga jak umiłowane dzieci i żyjcie w miłości na wzór Chrystusa, który nas umiłował i samego siebie wydał. Bądźmy dla we wszystkich wymiarach. I cieszmy się światem. Nauczmy się patrzeć, zachwycać, śpiewać. Nauczmy się cieszyć z drugim człowiekiem. Nauczmy się świata, który jest piękny. Raczej patrzmy tak na siebie. Nie koncentrujmy się tylko na tym, że ktoś się potknął, źle wypowiedział. Nie próbujmy być ludźmi agresywnymi. Próbujmy być ludźmi, powtórzę, wychylonymi do człowieka z miłością.